Siemano, hello, witam was wszystkich bardzo serdecznie na omówieniu PTB 640. Nowy killer to The Knight. Jest on standardowym killerem, jego prędkość to 4,6 m na sekundę, 115% prędkości surwa i standardowy terror radius 32 m. Jego umiejętność to, jeśli dobrze to czytam, Guardia Kompania. Jeśli miałbym powiedzieć swoimi słowami, jaka jest umiejętność tego killera, zanim ją wam przedstawię, to powiem wam, że jest to tak naprawdę tak jakby połączenie Nemezisa i Twinsów. I już mówię dlaczego. Kiedy użyjemy przycisku umiejętności, wchodzimy w tryb przyzwania strażnika. Strażników mamy trzech, możemy przyzwać jednego na dany moment i póki ten strażnik będzie na mapie, to tak naprawdę będziemy w cooldownie umiejętności i nie będziemy mogli przyzwać żadnego kolejnego. Każdy ze strażników różni się trochę umiejętnościami, jeden jest szybszy, drugi wolniejszy, ale silniejszy, a trzeci dłużej wykonuje czynność patrolowania. Kiedy wejdziemy w tryb przyzwania strażnika, możemy się poruszać, tyle że nie poruszamy się killerem, tylko poruszamy się kamerą i to, jak będziemy się poruszać, będzie określało drogę patrolowania przez strażnika. Z tego co zauważyłem, możemy się poruszać tylko do przodu, więc jak wejdziemy w jakiś obszar, gdzie możemy się tylko cofnąć, to będzie pewien przypał. Zaś drugą umiejętnością obok patrolowania jest order, który możemy wykonać na zrzuconej palecie albo na generatorze i to powoduje, że taki strażnik od razu respi się przy tej palecie czy też generatorze i niszczy ją. I w zależności od tego, którego ze strażnika akurat mamy, to niszczy je z różną prędkością. Najszybciej będzie niszczył silny strażnik. Niestety strażników nie możemy wybierać, którego będziemy przyzywali. Jest to z góry określone. Najpierw przyzywamy strażnika silnego, następnie szybkiego, a następnie tego, który długo patroluje. Niestety nie można kazać strażnikom niszczyć niszczalnych ścian, a także wszystkie animacje nowego killera brakuje im gładkości i poruszanie się w trybie przyzywania strażnika też jest dosyć nieintuicyjne. Często będziemy się blokowali na różnych obiektach. A także, jeśli będziemy chcieli takiemu strażnikowi kazać zniszczyć paletę i podejdziemy do niej za blisko, to się trochę w niej zablokujemy. Nie jesteśmy w stanie z niej wyjść. Nie jesteśmy w stanie nakazać strażnikowi jej zniszczyć, musimy dalej za nią pójść, obrócić się i dopiero nakazać strażnikowi ją zniszczyć, co pozbawia nas cennych sekund. A także, jeśli podejdziemy do obiektu, który można zniszczyć, mamy naraz możliwość patrolu i orderu i bardzo często te umiejętności myliły mi się ze sobą i często dawałem patrol zamiast order albo na odwrót. I jeden z moich widzów na streamie podsunął bardzo dobry pomysł, żeby kiedy jesteśmy przy obiekcie, który można zniszczyć, to żeby była tylko opcja orderu, bo zazwyczaj chcemy zniszczyć ten obiekt, jeśli na niego patrzymy, i żeby po prostu order i patrol był pod jednym przyciskiem. Co ważne, kiedy każemy strażnikowi skopać gena, to on tylko i wyłącznie go skopie. Podczas kopania surwy są tak trochę jakby odrzucone od gena. Kiedy skończy się animacja kopania, strażnik znika, a surwy mogą dalej kręcić gena. A sam strażnik nie odgania surwów od tego gena. Kiedy jakiś surw wejdzie w ścieżkę patrolowania strażnika, to ten podejmie za nim pościg. Jest to dosyć fajne, bo możemy tak naprawdę gonić dwóch surwów naraz, jednego strażnikiem, a drugiego naszym rycerzem, którym głównie sterujemy. Aczkolwiek ci strażnicy nie są bez wad. Kiedy strażnik podejmie już pościg za jednym surwem, jeśli będzie miał drugiego bliżej siebie i nie będzie on centralnie przed nim, to nie będzie go gonił. Fokusuje się na tym jednym. Ponadto, jeśli ten survivor wejdzie do szafki, to ten strażnik będzie stał przed tą szafką z taką troszkę animacją biegania, jak u Legiona na Frenzy, i będzie przed nią tak biegał w miejscu, póki się nie zdematerializuje. Nie wyciągnie surwa z szafki, nie zada mu obrażeń, więc jest to dosyć słabe i przez to bardzo łatwo ograć tego strażnika, dlatego ten błąd powinien według mnie zostać naprawiony. Aby uciec strażnikowi, trzeba uciekać przez tak długi czas, żeby on się zdematerializował lub w momencie, kiedy strażnik zaczyna pościg, zostawia w swoim miejscu flagę. Jej zebranie kończy pościg, a także daje surwowi 2 sekundy speed boosta i endurance status effect. Co prawda devsi troszkę tu przekombinowali, ten endurance wcale nie jest tu potrzebny, raz, że surf jest wtedy szybszy na 2 sekundy, a dwa, że mechanika endurance'u jest po prostu do kosza. Niemniej jednak, jak to testowałem, to zależnie od tego, gdzie ten strażnik rozpocznie pościg, wejście we flagę jest bardzo łatwe albo bardzo trudne. Jeśli rozpocznie ten pościg na lupie, my jesteśmy na drugim końcu tej lupy, bardzo szybko ogramy tego strażnika. Jeśli jesteśmy na otwartej przestrzeni, to prawdopodobnie on nas uderzy. Jeśli strażnik zaatakuje surwa, to potem się zdematerializuje. Jeśli zaatakuje surwa rannego i go powali, to my dostaniemy powiadomienie na Killer Instinctie o tym, że taki surw został powalony. I ta umiejętność jest według mnie naprawdę fajna. Behavior pierwszy raz od dawna wpadł na jakiś bardzo ciekawy pomysł, jednakże jak to Behavior musieli oczywiście pewne rzeczy spepegować. Na przykład, kiedy wchodzimy w tryb przyzwania strażnika, to surwy to widzą i widzą też,
jaką drogę obieramy przy patrolu tego strażnika. Pojawia się taka zielona kula, no i niestety jest to bardzo łatwo ograć, ponieważ sam miałem taką sytuację, że uciekam przed killerem, on wchodzi w ten tryb przyzwania strażnika, ta zielona kula mnie wymija, no bo killer chce przyzwać tego strażnika, zacząć patrol, żeby ten strażnik od miejsca, w którym killer wyszedł z trybu przyzwania strażnika, rozpoczął swoją wędrówkę do momentu, gdzie ją zaczął, no i wtedy najprawdopodobniej trafiłby na mnie i rozpocząłby za mną pościg, gdybym nie widział tej zielonej kuli, która spowodowała, że po prostu odbiegłem na inną lupę, a ten strażnik nic nie zrobił. I to należałoby poprawić. Kolejną rzecz, którą należałoby poprawić, to to, że Surf widzi okrąg wokół strażnika, na którym on patroluje. Jeśli wejdziemy w ten okrąg, to strażnik rozpocznie za nami pościg. I to, że Surf widzi ten okrąg, jest straszne, bo to bardzo paniszuje killera za po prostu używanie jego umiejętności i to też należałoby zmienić. Dodatkowym problemem są czasy umiejętności. Mianowicie, cooldown po zdematerializowaniu się strażnika jest mega długi. Nieraz złapałem się na tym, że już potrzebuję kolejnego strażnika, dalej jestem w cooldownie. Przyzwanie strażnika też zajmuje dosyć sporo czasu, aczkolwiek to jest dosyć racjonalne, ponieważ musimy przejść drogę, którą on będzie patrolował i tego nijak nie da się skrócić, więc tu akurat nie mam zastrzeżeń. Aczkolwiek, od momentu, kiedy strażnik znajdzie jakiegoś surwa, do momentu, kiedy rozpocznie za nim w ogóle pościg, mija przeogromna ilość czasu, co sprawia, że bardzo łatwo ograć tego strażnika na większości lup. I tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie taki strażnik nas może zhitować, to jest otwarta przestrzeń. I to też powinno zostać zmienione. Pierwszym z perków nowego killera jest Nowhere to Hide. Za każdym razem, kiedy skopiemy generator, na 5 sekund widzimy aury surwów w promieniu 24 metrów od tego generatora. I ten perk jest bardzo fajny. Można go skombić z innymi perkami pod kopanie genów. Abstrahując od tego, że w dzisiejszych czasach Gen Rushu killer nie bardzo ma czas na kopanie genów. Aczkolwiek już wymyśliłem pewne dosyć ciekawe combo z Dragon's Gripem. To znaczy, kopiemy tego gena, widzimy aury surwów, no jeśli jakiś surf bliskiej odległości od tego gena stoi w kuckach, no to na bank kręci tego gena i prawdopodobnie jak stamtąd odejdziemy, to go tapnie. Dlatego możemy wziąć te dwa perki razem, kopnąć gena, rozejrzeć się, okej, ukrał człowiek Odetta. Odchodzimy, ona zaraz tapnie tego gena i od razu do niej wracamy. Myślę, że to jest całkiem niezłe i warte rozważenia w swoim buildzie, aczkolwiek raczej ten perk nie będzie często wykorzystywany. Kolejny z perków killera to Hex Face the Darkness. Kiedy zaatakujemy jakiegoś surwa, perk staje się aktywny, przekształcając pusty totem w Hexa. Kiedy Hex jest aktywny, surwy poza terror radiusem killera mają szansę na krzyk. Ten krzyk powoduje, że przerywamy swoje akcje, takie jak leczenie, naprawa genów. I ten krzyk też powoduje, że pokazujemy swoją aurę killerowi na 2 sekundy. I kiedy grałem surwem, tego nie zauważyłem, ale w opisie perka jest napisane, że widzimy surwa zranionego, który aktywował tego perka na 8 sekund. Perk się deaktywuje i przekształca Hexa z powrotem w pusty totem, kiedy surf się wyleczy lub padnie na ziemię, a także kiedy Hex zostanie zniszczony. I ten perk teoretycznie jest fajny, aczkolwiek wolałbym, żeby działał on tak jak Plaything, to znaczy ten perk jest jednorazowego użytku, a nie jest jakiś mocny. Zaś Plaything uruchamia się na kolejnych pustych totemach, jeśli jeszcze one są na mapie. I wydaje mi się, że zmiana tego perka na zasadzie, że on się aktywuje, jeśli jeszcze totemy są na mapie, byłaby całkiem spoko i mogłaby spowodować, że ten perk będzie grany. A w tym momencie raczej go nie spotkamy. Ostatni perk killera to Hubris. Kiedy zostaniemy zestunowani przez surwa, to zostanie na niego nałożony Exposed Status Effect. I w teorii bardzo fajne, tylko że ten Exposed Status Effect jest na niego nałożony na 20 sekund, co powoduje, że ten perk jest absolutnie bezużyteczny. Do tego ten perk ma 20-sekundowy cooldown. I teraz tak, jeśli będziemy gonili surwa na prostej lupie, no to tak, to jeszcze ten perk ma szansę coś zrobić, ale jeśli będziemy go gonili na jakiejś mocniejszej lupie, a jeszcze najgorzej takiej, gdzie będziemy musieli zniszczyć paletę, ten perk nie zrobi absolutnie nic. Fakt, że możemy go skombić z Enduringiem, ze Spirit Fury, ale to już są 2-3 sloty w naszym buildzie, a killer wciąż ma tylko 4 sloty przeciwko 16 slotom surwowym. I gdzie my mamy wtedy wcisnąć jeszcze regres i aury, więc według mnie, żeby ten perk był dobry i grany, to ten efekt powinien być na 60 sekund, a nie na 20, ewentualnie. Aktualnie może na 40, jeśli skombimy go z Enduringiem, ale przy aktualnych wartościach tego perku, ten perk według mnie jest absolutnie niegrywalny. Niestety wraz z nowym killerem nie otrzymujemy żadnego perka na regres.
Co według mnie jest dosyć słabą decyzją ze strony Behavior, bo patrząc na to, jaki mamy obecnie Gen Rush i mecze trwają masakrycznie krótko w porównaniu do tego, co było kiedyś, to takie perki są nam zwyczajnie niezbędne. A biorąc pod uwagę to, jakie perki w tym DLC dostał Survivor, to perki pod regres są nam naprawdę niezbędne. A teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli Mori. Okej, okay, nice. Au. Razem z killerem dostaliśmy do gry Surva Vittorio Toscano. Jego pierwszy perk to Potential Energy. Kiedy kręcimy gana nieprzerwanie przez przynajmniej 8 sekund, możemy aktywować perka. Kiedy to zrobimy, to kręcąc gana nie powiększamy jego progresu. Każde 1,5%, które byłoby progresem gana, staje się jednym tokenem perka. Do maksymalnie 20 tokenów. Kiedy mamy na perku przynajmniej jeden token, kręcąc gana wciśniemy przycisk odpowiedzialny za umiejętność tego perka, to wszystkie tokeny, które nafarmiliśmy, przekazujemy na progres tego gena w stosunku, każdy token to 1% gena. Jeśli z naładowanym perkiem stracimy health state, to tracimy wszystkie tokeny z perka. I ten perk to jest totalna porażka. Już teraz żyjemy w erze Gen Rushu, a z tym perkiem będzie jeszcze gorzej. Jak to jeden z moich widzów na streamie określił, ten perk wynagradza za głupotę. I już wam wyjaśniam. Nad iloma rzeczami musi zastanawiać się killer. Nad przeogromną ilością rzeczy. Mianowicie, które geny są kręcone? Gdzie są surwy? Ile każdy z surwów ma haków? Którego surwa najlepiej teraz powiesić? Próba wypracowania trójgena. I masa innych rzeczy. Podczas gdy Survivor musi myśleć nad dwoma rzeczami. Żeby nie zrobić sobie trójgena i żeby ściągać surwy na czas. I z tym perkiem nie będzie już musiał myśleć nad tym, żeby unikać trójgena, ponieważ ten perk wynagradza jego głupotę. Może sobie nafarmić tych tokenów na jakimś innym genie, a potem przyjść do tego trójgena i instantly dać mu 20% progresu. Dodatkowo Behavior znowu nie pamięta o tym, że jeden perk surwowy może wystąpić w meczu 4 razy. To oznacza, że jeśli 4 surwy podejdą do tego gena, to pyk, mamy 80% progresu gena w jednym momencie. Fakt, perk się deaktywuje, kiedy killer nas zaatakuje. Okej, okay, tylko że mało który killer jest w stanie gonić więcej niż jednego surwa naraz. Więc powiedzmy, że jeden survivor straci te 20 tokenów. No to wciąż mamy 60% progresu gena w jednym momencie. To jest absolutnie nieprzemyślany perk i nie powinien Behavior takich perków wprowadzać do gry. Kolejny perk nowego surwa to Fogwise. Kiedy trafimy Great Skill Checka na naprawie gena, widzimy aurę killera na 6 sekund. I fakt, że ten perk może się kombić dobrze ze Stakeoutem, może być w buildzie razem ze Stakeoutem i Hyperfocusem, aczkolwiek ten perk sam w sobie jest dobry, jest naprawdę fajny, ciekawy, nie jest ani OP, ani nie jest za słaby, to jest naprawdę jeden z pierwszych perków surwowych od dawna, który nie paniszuje killera za wszystko, więc nie ma się tu do czego przyczepić, chapeau Behavior, czapki z głów. Widać, że jakaś raczej inteligentna osoba pracowała nad tym perkiem, w przeciwieństwie do poprzedniego i następnego perka. Zaś następnym perkiem jest Quick Gambit. Jeśli mamy tego perka i lupujemy się z killerem w odległości nie większej niż 24 metry od generatora, to każdy, kto kręci tego generatora, dostaje speedboosta 8%. No osoba, która myślała nad tym perkiem, nie myślała nad mechanikami tej gry. Mecze już w tym momencie są przeogromnie krótkie z powodu Gen Rushu i dostajemy kolejny perk, który przyspiesza kręcenie genów. Behavior, nie tędy droga. Dodatkowo, wyobraźcie sobie tego perka na midwitchu. Gorzej, wyobraźcie sobie tego perka na the game. Nie zdążycie jako killer zniszczyć 1/10 palet na tej mapie i już będziecie mieli endgame. Absolutnie, ten perk jest do wywalenia, nie powinien w takiej formie, w jakiej jest teraz, wchodzić na oficjalne serwery. W tym DLC otrzymujemy nową mapę Shattered Square. Jest ona nawet dosyć ładna, dosyć klimatyczna, bardzo fajnie wyglądają tam bramy, aczkolwiek co do bramy mam pewien przytyk, mianowicie zazwyczaj jak otwieracie bramę, to ona się tak otwiera z prawa na lewo i przez wąską część bramy na początku można przejść, a potem przez całą. Tutaj ona się otwiera do góry, więc po pewnym czasie już można przejść przez całą bramę, a wcześniej nie można. Wiem, że to jest taki mały smaczek, naprawdę ta brama fajnie wygląda, jednakże w pewnym momencie może to troszkę zmienić mechanikę wychodzenia z mapy, jeśli killer jest blisko. Co do reszty rzeczy na mapie, mamy na niej takie kubki zboża, jest to mega nieintuicyjne, nie możemy na tę kubkę wejść, ona ma dosyć szeroki hitbox, przez co blokujemy się o nią, fajnie by było, nie wiem, zrobić coś z tymi obiektami albo poprawić na nich ten hitbox.
albo zamień się na jakieś inne obiekty, żeby było wiadomo, że tam nie możemy wejść. Dodatkowo, podłoże mapy bardzo źle wpływa na scratch marki. Niezwykle łatwo jest je zgubić na tej mapie, ponieważ po prostu zlewają się z całym otoczeniem. W tym update'cie zmieniono także rendery palet i niszczalnych ścian i na tej konkretnej mapie palety wyglądają trochę jak ściany, co za tym idzie czasem grając killerem nie do końca wiedziałem, czy tu jest paleta, czy to jest element budynku. Zmieniono także piwnicę, jest ona przeogromnie szeroka i nie jestem pewien, czy tak powinno być. Dodatkowo jest tam trochę więcej miejsc do chowania się, aczkolwiek co ciekawe, to miejsce, które jest najbardziej przydatne do chowania, to patrząc przez schody możemy zobaczyć, czy ktoś tam jest, więc powiedzmy, że to nie jest takie złe. Aczkolwiek schody do piwnicy są przeogromnie szerokie, co strasznie utrudni gameplay, jeśli na przykład gramy takim traperem i chcemy postawić tam pułapkę. Dodatkowo dostaliśmy dwie zmiany związane z latarkami. Pierwsza z nich, wiecie co to jest locker safe? Niektórzy z was wiedzą i pewnie na to psioczą. Chodzi o to, że kiedy wyciągamy surwa z szafki, to jesteśmy podatni na flashlight save'a i nie możemy absolutnie nic z tym zrobić. I Behavior łaskawie stwierdziło, że może fajnie byłoby to naprawić. Tylko, że tak naprawdę to nie jest zmiana, to jest naprawa buga, który towarzyszy tej grze od początku tej gry. Więc fajnie, że Behavior po 6 latach naprawiło buga. Gratuluję. A kolejna zmiana jest już centralnie związana z flashlight save'ami. Mianowicie, żeby zrobić flashlight save'a, surf musi centralnie trafić w koniec animacji podnoszenia surwa z ziemi. I Behavior stwierdziło, że do tego końca animacji doda bufor o długości 0,25 sekundy, żeby surwy miały oczywiście znowu łatwiej. No i ktoś w tym momencie może powiedzieć, no dobra, ale tu killer dostał buffa, bo nie można go oślepić z szafki, a surf dostał buffa, że można łatwiej zrobić flashlight save'a. No tylko, że tak naprawdę to nie, bo surf dostał buffa, a killer dostał naprawę buga sprzed 6 lat, więc no niestety kolejny raz mamy buff pod surwa i nerf pod killera, jak zawsze od 3 lat niezmiennie każdy update tak wygląda, więc niestety kolejna bardzo zła zmiana ze strony Behavior. I ostatnia zmiana, boty. Nie wiem, czy wszyscy z was grali w tutoriale, ja na przykład grałem, ponieważ były za to dodatkowe punkty, no i te boty zostały przeniesione do Custom Games. Testowałem to wczoraj na PTB, grałem ja jako killer plus 3 widzów i bot, ja jako surf plus 2 widzów, jako surwy i 1 widz, jako killer i 1 bot. I to nawet działa, ten bot kręci geny, unhookuje, nawet jakoś się nie najgorzej lupuje, powiedzmy, że nie pada w 3 sekundy, tylko w 4. Aczkolwiek kiedy dojdzie do endgame'u, nie spodziewajcie się unhooka od tego bota, on przy pierwszej możliwej okazji wyjdzie z mapy. Jak prawdziwy random. Jednak mimo wszystko, według mnie, bardzo fajna zmiana, ponieważ, no nie wiem, można sobie przetestować killera na 4 botów, albo po prostu wejść na killera do custom game z 2 botami, żeby hacz się nie zrespił. I potestować sobie coś na tym killerze, czy też potestować sobie coś na surwie, bez żadnych innych znajomych. To jest naprawdę fajne. Jeden mały mankament polega na tym, że taki surf gra bez niczego, bez żadnych perków, bez żadnych itemów, addonów. Fajnie by było, gdyby można było wybrać jemu perki, albo gdyby można mu było wybrać jakieś losowe perki. No i fakt faktem, sztuczna inteligencja, wiadomo, to nie jest takie proste. Jednakże fajnie, że coś takiego wprowadzili. Jedyne, do czego bym się w tym momencie przyczepił, to ten brak buildu na botach. Dajcie znać w komentarzach, czy to DLC i zmiany wam się podobają. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Na razie.